kaczki. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing karmi dzisiaj kaczki. Kwa, kwa! Kaczuszki! Mamy dla was jedzonko! Kwa, kwa! O, zobaczcie! Tam jest kaczka! To nie jest kaczka, tylko gołąb. Dlaczego on nie odlatuje, Flop? Ponieważ posąg jest spokojny i się nie rusza. Stoi jak posąg. O, stoi jak posąg. Chodźmy do kaczek. Tak! Kaka kaczki! Tak, fa, kaka fa. Kaczki! Tak, fa, fa. O, gdzie one są? Zacznijmy rzucać pokarm. Tylko nie za dużo. Jedną garstkę, Bing. Bing, patrz. Kaczuszka. Gdzie? Tam. Gdzie? Nie widzę. Kaczuszki. Gdzie one są? Shh. Stójcie jak posąg. O, tak jak posąg. Bing. O. Pamiętaj jak posąg. Stoję jak posąg. Hurra, kaczuszka! Bing. Flop, dlaczego kaczuszka od nas odleciała? Dlatego, że strasznie hałasujesz, Bing. Boi się i dlatego ucieka. Gwałtowne ruchy i hałas źle działają na nas. Pora wreszcie nakarmić kaczuszki. Tym razem musisz być cicho i stać nieruchomo jak posąg. O, tak jak posąg. Dokładnie tak. O, spójrz na Sulę. O, wszystkie kaczki przypłynęły do niej. Przygotuj pokarm, Bing. Sypnij małą garstkę. Tyle wystarczy. Jeszcze chcecie? Proszę bardzo. Smacznego. Miam, miam. Smakuje kaczorkowi. Mogę nasypać mu więcej? Tak, troszkę więcej. I nie zapominaj, masz stać jak posąg. Ojej. Co? Hej! To niesprawiedliwe! Pamiętaj, Bing. Stój nieruchomo jak posąg. Zgoda. Nasypię mu jeszcze trochę ziarenek. Tylko nie za dużo. To za wiele, Bing. Kaczorek tak lubi. Patrz, Flop. Przypłynęły kaczuszki. Hej! No widzisz, Bing, koniec karmienia. Sula ma ziarenka. Sulo, daj mi trochę ziarenek. Patrz, jaka wielka kaczka! Bing, to nie jest kaczka, to gęś. Ona wszystko zje sama. To prawda. Zachowuje się, jakby to wszystko było dla niej. Niegrzeczna gęś. Odejdź stąd. Flop! Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Odleciała!
Nie polubiłem tej gęsi. Była niemiła i głośna. To prawda. I przepłoszyła wszystkie kaczki. Nie wszystkie. Stoimy jak posąg. Chodź, kaczorku. Dam ci pyszne ziarenka. O, tak jak posągi. Ale to łaskocze. Brawo, mały króliczku. Pa, pa, kaczorku. Cześć! Dziś karmiliśmy kaczki. Wszystkie popłynęły do suli. Wówczas Flop kazał mi stać nieruchomo jak posąg i być cicho. Wtedy kaczki przypłynęły do mnie. Nagle nadleciała wielka gęś i zrobiła gę-gę. To było straszne. Flop zrobił i gęś poleciała sobie. Jeżeli będziecie stać cicho i nieruchomo jak posąg, wtedy kaczki do was przypłyną. Kwak, 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 kwak. Karmienie kaczek to wielka rzecz, Bing. I łaskocząca. Koktajl. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing rozpoczyna nowy dzień. Flop, czy mogę dostać marchewkę? Za chwileczkę, Bing. A czy teraz już mogę? Tak, proszę. Dziękuję, Flop. Ta marchewka jest nadzwyczaj chrupiąca. O tak, nadzwyczaj. O, chcesz mleko? Tak, poproszę. Tu jest! Oto mleko. Może coś jeszcze? Banana! Banana! Mam! Banana! Nadzwyczaj dojrzały banan! Fuj! Jest miękki! Rzeczywiście. Nie będę go jadł. Bing! A może napijesz się banana? Co ty mówisz, Flop? Przecież nie da się wypić banana. Nie da się wypić banana? Brenda! Blender Brenda! Niezawodna szefowa naszej kuchni. Najpyszniejsza szefowa. Zrobimy koktajl? Tak, zrobimy koktajl. Na super szybkości? Oczywiście. Wsadzimy banana do pojemnika, dodamy mleko, dokładnie zamkniemy i zmiksujemy najpierw powoli, a potem... Szybko! Owszem. Zrobił kubkę. Mniam. Teraz mleko? Tak. O nie, to za trudne. Powoli. Udało się. Banan? Jest. Mleko? Jest. Włączę szybkie obroty. Trzeba powoli miksować grudki. Wiesz, co się stanie, jeśli to pominiesz? Brenda zrobi... A więc? Bing gotowy? Tak. Flop gotowy? Tak. Banana.
Banana, banana! Włączyć szybkie obroty? Jeszcze są grudki. Musimy je rozdrobnić. Żeby nie było... Zakręciłem się. Bing gotowy? Tak. Flop gotowy? Tak. Nie ma już grudek? Nie, ale trzeba dolać mleka. Dolać mleka i dać największe obroty. Gdzie jest marchewka? Marchewko! Szybkie obroty. Włączyć. Nareszcie! Bing gotowy? Tak. Flop gotowy? Tak. Gdzie ta marchewka? Nie rozumiem. Banana, banana, banana. Och, tu jest! Brenda ma moją marchewkę. Brenda ma twoją marchewkę? Chcę ją z powrotem. O, Brenda już jej nie odda. Nieprawda. Wyciągnij ją stamtąd. Obawiam się, że to niemożliwe. Czemu? Ponieważ banan, mleko i twoja marchewka zostały tu razem zmiksowane. No to je odmiksuj. Tak się nie da. Proszę, masz. Brenda zrobiła dla ciebie marchewkowy koktajl. Spróbuj, Bing. Dobre? O, pycha. O to chodzi, króliczku. Cześć. Flop dał mi dziś marchewkę. Chciałem też banana. Ale banan był zbyt miękki, więc wrzuciliśmy go do blendera Brendy. Dolaliśmy mleka i Brenda zmiksowała wszystko razem. Niestety również marchewkę. Było mi przykro. Nie dało się jej odzyskać. Ale za to potem wypiłem przepyszny koktajl z moją marchewką. Tego, co się zmiksuje, nie da się potem odmiksować. Robienie koktajli to wielka rzecz, Bing. Uwielbiam koktajle!